Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam omówić taki element jak spłatę kredytu bankowego, ale gdy mamy zaciągnięty kredyt na tak zwane raty malejące. Na oddzielnym filmie omówiłam raty stałe, a tutaj chciałam mówić raty malejące. Gdy mamy przykładowo treść następującego zadania, mamy możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego na 64 165 zł i tego kredytu spłacanego przez 1 rok ratą okresowo malejącą co miesiąc. Stopa odsetkowa wynosi 11,8% w skali roku i mamy podać tabelaryczny zapis planu spłaty takiego kredytu bankowego. Trzeba zacząć od tego, że z treści zadania najważniejsze jest to, aby wypisać jaki to jest kredyt oraz ustalić tak zwaną część kapitałową. Część kapitałowa to jest ta część, która będzie w tej racie elementem stałym, bo cała rata okresowa będzie malejąca. Ale my musimy ustalić, ile dokładnie z miesiąca na miesiąc będzie zmniejszał się nam ten kredyt. Oczywiście do części kapitałowej należy doliczyć również część odsetkową. Tutaj będą to odsetki miesięczne. Odsetki miesięczne liczy się od bieżącego zadłużenia i mnoży się je razy oprocentowanie roczne. Jeżeli to byśmy zachowali, czyli zadłużenie razy oprocentowanie roczne, byłyby to odsetki roczne, ale jeżeli raty są co miesiąc, to co miesiąc, czyli dzielimy przez 12, będą podane w tym momencie odsetki przypadające na dany konkretny miesiąc. One nie mają konkretnie tutaj stałej wartości, dlatego najlepiej to przedstawić w formie tabelarycznej. I najlepiej jest zapisać tak, że mamy 12 okresów miesięcznych od 1 aż do 12. Mamy pozycję zadłużenie, mamy pozycję odsetki, mamy zapisane część kapitałową i łączną ratę, jaką musimy zapłacić oraz zadłużenie bieżące, jakie przypada na koniec danego okresu. Żeby to zrozumieć, najlepiej byłoby omówić sobie choćby początkowe pierwsze etapy. Zadłużenie na pierwszy okres, zadłużenie to początkowe, to jest wartość kredytu, jaki wzięliśmy. My od tego zadłużenia musimy naliczyć odsetki. W jaki sposób? No właśnie, zadłużenie, czyli to 64 165 mnożę razy 11,8% i dzielę przez 12. Wychodzą mi odsetki gdzieś w zaokrągleniu 630,96 zł. Jak wiemy, część kapitałowa jest w tym zadaniu podana jako stała, dlatego tutaj przeciągnięta została na kolejne miesiące i łączna rata, ile my musimy zanieść do banku albo bank nam potrąca z konta bankowego, to jest suma odsetek i części kapitałowej. A więc te 630 dodaję do 5347 i mamy wynik. Jeśli chodzi o zadłużenie bieżące, to jest wynik odjęcia od zadłużenia, które było na początku okresu, tego kapitału, jaki my chcieliśmy w tej racie spłacić. Czyli od 64 tysięcy z kawałkiem odejmuję 5300 też i wychodzi mi dokładna wartość 58 817,97. Ta kwota staje się zadłużeniem początkowym na drugi miesiąc, który rozważamy w spłacie naszego kredytu. Jak widać, wartość części kapitałowej w naszej racie znowu wynosi tyle samo co wcześniej, czyli 5347,08, a odsetki
Znowu naliczane są według tego samego sposobu, ale nie od 64 165 jak było ostatnio, a od bieżącego zadłużenia, które spadło do 58 817,92 zł. W tym momencie wychodzi 578,38. Jak wiemy, rata stanowi część odsetki plus kapitał, jak jest to prosto napisane, czyli 5925,46 i zadłużenie bieżące na koniec drugiego miesiąca stanowi różnicę zadłużenia początkowego minus kapitał, który tutaj został przez nas ustalone na stałym poziomie i wychodzi zadłużenie na poziomie 53 tysięcy z kawałkiem. I ta kwota znowu, jak w poprzednim przypadku, staje się wartością początkowo zadłużenia na kolejny miesiąc. Sytuacja teraz powtarza się w kolejnych miesiącach identycznie. Odsetki, każde po kolei, naliczane są od zadłużenia, które jest na początku badanego okresu. Kapitał jest stały. Rata składa się z części odsetkowej z danego miesiąca i części kapitałowej z danego miesiąca. Jak widzimy, te raty są faktycznie malejące. Nieważne, czy bardzo malejące, ale naprawdę co do zasady nie ma przypadku, że w pewnym momencie rata skacze i jest wyższa. A więc mamy na pewno do czynienia ze spłatą, z systemem rat malejących i zadłużenie bieżące, jak tutaj powoli patrzymy, schodzi nam maksymalnie do ładnego, zaokrąglonego na czysto zero. Oczywiście ja rozumiem, że jeżeli na końcu 5347 od niego odejmę 5399,76, to my w tym momencie tego kapitału płacimy troszeczkę ciut za dużo, ale generalnie to jest tylko zadanie poglądowe i jak wiemy, nie zawsze takie rozpisywanie tych kredytów według tych wzorów daje nam dokładne wyzerowanie, więc jeżeli gdzieś ten wynik na końcu wyjdzie nam w pobliżu zera, jest to jak najbardziej poprawne i nie trzeba się tym przejmować. No chyba, że macie super dokładnego wykładowcę, który na wszystko zbyt dokładnie zwraca uwagę, ale tak by wyglądał co do zasady plan rozpisania spłaty kredytu rocznego w ratach miesięcznych według rat malejących. Na końcu możemy określić sobie podsumowanie, ile zapłaciliśmy w ciągu całego roku odsetek, ile było tego kredytu, tych kapitałów. Wiadomo, że ta suma musi się zgadzać z zadłużeniem początkowym i łączna suma tych wszystkich rat kapitałów i odsetek musi się zgadzać z sumą odsetek i kapitału. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.